Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mamy dzisiaj wtorek, 20 dzień września. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty na polskiej giełdzie. Najlepiej poradził sobie indeks polskich blue chipów WIG20. Na zamknięcie zyskał prawie 1,7%. Szeroki indeks WIG zwyżkował prawie 1,5%, a WIG40 powyżej 1%. Najsłabiej spisał się indeks małych spółek SWIG80. Stracił 0,18%. Wszystko to przy relatywnie niskich obrotach, które wyniosły około 800 milionów złotych dla całej polskiej giełdy. Najchętniej handlowano akcjami CD Projektu. Obroty na tej spółce wyniosły 158 milionów złotych. Jeżeli chodzi o sektory, pozytywnie wyróżniało się budownictwo, odzież, a także energetyka. W energetyce liderem wśród wzrostów w indeksie WIG20 było PGE, które zyskało około 5,5% na wczorajszym zamknięciu. Na Wall Street wczorajsza sesja przyniosła wzrosty na zamknięciu, które były odczuwalne tak naprawdę dopiero na koniec sesji, kiedy tempo wzrostów zaczęło przyspieszać. Ostatecznie trzy główne amerykańskie indeksy zyskały około 0,7%. Oczywiście w bieżącym tygodniu wszyscy inwestorzy oczekują wystąpienia amerykańskiego banku centralnego i jego szefa Jeromego Powella. Dwudniowa konferencja odnośnie decyzji w sprawie podwyżek stóp procentowych rozpoczęła się już dzisiaj, ale decyzję ostateczną o podwyżce, o skali podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych poznamy jutro około godziny 20 czasu polskiego. O godzinie 20:30 zaplanowana jest konferencja szefa Fedu Jeromego Powella. Przypominam, że po ostatnich odczytach inflacyjnych za sierpień w Stanach Zjednoczonych większość ekonomistów i analityków szacuje podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Są też ekonomiści, którzy prognozują, że może to być nawet 100 punktów bazowych, ale to zdaniem wielu analityków byłoby bardzo złe, przynajmniej krótkoterminowo dla rynków akcji. Dzisiejszy komentarz rozpocznijmy ponownie od PKN Orlen, informacji, która ukazała się wczoraj w trakcie sesji. Prezes Orlenu Daniel Obajtek spotkał się z ukraińskim ministrem energii i rozmowy obu panów dotyczyły potencjalnej, prawdopodobnej współpracy zarówno polskiej spółki, jak i Ministerstwa Energii Ukrainy. Orlen podkreślił, że chce budować partnerstwo i wzmacniać bezpieczeństwo również energetyczne obu krajów. Z kolei współpraca, zdaniem naszych analityków, mogła być korzystna dla PKN Orlen, ale dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A więc ten temat jest potencjalnie przyszłościowy, ale na chwilę obecną kluczowe jest właśnie zakończenie konfliktu zbrojnego. Wczorajsza sesja to odbicie PKN Orlen od kilku miesięcznych poziomów, najniższych poziomów od kilku miesięcy na tych akcjach. Drugi dzisiaj Budimex i kontrakt, umowa z PKP na 366 milionów złotych netto. Umowa dotyczy budowy linii kolejowej 104 na odcinku Chabówka Nowy Sącz. Termin zakończenia prac to 24 miesiące od startu. Budimex da też 72 miesiące gwarancji na wykonane prace. Warto podkreślić, że również Torpol wygrał przetarg na właśnie linii kolejowej 104. Jego prace są wyceniane na około 960 milionów złotych. Budimex wczoraj pozytywnie zareagował na przedstawioną informację i na zamknięciu sesji zyskał kilka procent. Trzecia się grupa Azoty, która poinformowała o umowie kupna węgla z importu za około 160 milionów złotych netto. Węgiel będzie dostarczany zarówno do grupy Azoty, jak i dla spółek zależnych firmy. Importerem będzie polska grupa importowa Premium. Węgiel będzie stanowił źródło uzupełniające surowca, a grupa Azoty nie wyklucza kolejnych dostaw w przyszłości. I na koniec Ciech i kontrola niemieckiego urzędu skarbowego dotycząca spółek działających na spółek zależnych Ciechów, które działają na terytorium Niemiec. Chodzi o rozliczenia za lata 2007-2009.
W związku z którymi niemiecki Urząd Skarbowy wskazuje, że Czech ma wobec niego zobowiązania podatkowe, łącznie z odsetkami na ten okres, na prawie 8 milionów euro. Czech nie zgadza się z tą decyzją, poinformował, że nie będzie tworzył nawet rezerwy prawnej na to zobowiązanie, ponieważ jest ponad 50% przekonany, że uda mu się tą sprawę wygrać. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.